imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie w niedzielę 25 września. I korzystając z okazji, chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim budowlańcom, wszystkim architektom, inżynierom, wszystkim tym, którzy w taki, a nie inny sposób są związani z budownictwem. Życzę Wam obfitości Bożych łask, zdrowia i nieustannego odczuwania Bożej bliskości. Słowa, które mają nas dzisiaj prowadzić, znajdziemy w Psalmie 121, werset 3. Pan, niechaj nie da się potknąć Twej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Oraz w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie. Jezus Chrystus utwierdzi Was aż do końca. Werset Psalmu 121 jest taką formą błogosławieństwa. To błogosławieństwo mówi nam, że Bóg jest wielki i potężny, i jesteśmy naprawdę w dobrych rękach. Możemy śmiało powiedzieć, że Bóg nie jest Bogiem, który pozwala wyrządzić krzywdę swojemu wiernemu ludowi, ale jest Bogiem, który zawsze nad nami czuwa. On zawsze będzie nas prowadził i będzie nas chronił. Nasz Bóg nie jest skupiony tylko na ochronie tego, co fizyczne. Nie jest skupiony na ochronie naszego fizycznego dobra, ale też jest skupiony na ochronie naszego dobra duchowego. I aby zapewnić na taką duchową ochronę, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy przez Jego poznanie mogli doświadczyć, czym jest Boża ochrona, czym jest Boże wsparcie, czym jest Boże działanie w naszym życiu. Bardzo w Psalmie 121 podobają mi się słowa: niech nie drzemie stróż Twój. Psalmista uświadamia nas, że nasz Bóg nigdy nie śpi. Nie śpi, ponieważ zawsze czuwa nad nami i nas chroni. Szekspir kiedyś napisał takie słowa: ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. I te słowa doskonale wręcz oddają jedną z istot Pana Boga. On jest doskonałym, nigdy nie drzemiącym stróżem, przy którym możemy odczuwać Boże błogosławieństwo i Boże bezpieczeństwo, Boże wsparcie. Musimy sobie uświadomić, że Bóg jest zawsze dla nas. Jak obiecał, że nie da się potknąć naszej drodze, to znaczy, że On nie da nam zrobić żadnej krzywdy. Czuwa nad nami zawsze i zapewnia nam bezpieczeństwo, bo nas kocha i troszczy się o nas. My niestety nierzadko tego nie widzimy, bo jesteśmy zaślepieni i nie dostrzegamy, że to, co w życiu mamy najlepsze, to jest właśnie dzięki wsparciu Bożemu. Chociaż wiele razy byliśmy zbyt zaślepieni na Jego działanie, On nie zamyka jednak oczu na nasze krzywdy. On nie jest ślepy na to, co się wokół nas dzieje. On nas będzie prowadził i będzie sprawiał, że nigdy nie potkniemy się na drodze naszego życia. Amen.